naturalną jest rzeczą, że brak kontaktu z wirusem jest fantastycznym okresem do tego, żeby zaszczepić, żeby wytworzyć te tak zwane przeciwciała. Jestem przekonany, że dla osób również, które są już w trakcie życia intymnego, które mają przekroczony ten próg wiekowy, można rzeczywiście również rekomendować szczepionki. Cytologia fazy płynnej jest dobra, warto ją rozwijać i zastosować tam, gdzie pacjenci byli przez wiele lat niebadani. Słuchają Państwo podcastu Co w zdrowiu.pl, a ja nazywam się Krzysztof Markowski. Dziś rozmawiamy o HPV, czyli o wirusie brodawczaka ludzkiego, który może wywoływać raka szyjki macicy w przypadku kobiet, ale wykazano także związek zakażenia HPV z innymi nowotworami, na przykład z rozwojem raka prącia u mężczyzn. W Polsce prowadzony jest program bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Dzieci i młodzież mogą również otrzymać bezpłatnie jedną ze szczepionek dzięki umieszczeniu jej na liście darmowych leków. Jednak starsze osoby muszą za te szczepienia zapłacić, dlatego wielu z nich zastanawia się, czy warto zainwestować w szczepienie w późniejszym wieku. Czy po rozpoczęciu życia intymnego też można się zaszczepić, a może nawet trzeba. A skoro już jesteśmy przy profilaktyce raka szyjki macicy, to jakiego rodzaju diagnostykę należy zastosować, aby wykryć zmiany na wczesnym etapie i szybko im przeciwdziałać, a także co zrobić, gdy otrzymamy niekorzystny wynik? Odpowiedzi m.in. na te pytania szukała redaktor naczelna serwisu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska w rozmowie z ekspertami. Profesorem Mariuszem Bidzińskim, konsultantem krajowym w dziedzinie ginekologii onkologicznej i lekarzem ginekologiem położnikiem Arturem Prusaczykiem, wiceprezesem Związku Pracodawców Spoiwa. Od iluś lat prosiłam o szczepienie przeciwko HPV. Nie miałam go zrobionego. Tak. Dzisiaj widziałam, że już przekroczyłam grupę 2 lata temu. Mhm. Pan zaleca pacjentkom, czy nie zaleca? Zdecydowanie zalecam. I myślę, że dzisiaj rzeczywiście wykorzystanie tej profilaktyki. My oczywiście mamy dzisiaj szczepionki nie terapeutyczne, tylko profilaktyczne. Oczywiście one są głównie dedykowane dla grup wiekowych, tych powiedzmy roczników, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia. Naturalną jest rzeczą, że brak kontaktu z wirusem jest fantastycznym okresem do tego, żeby zaszczepić, żeby wytworzyć te tak zwane przeciwciała. Ale to nie znaczy, że u kobiet, u których już nawet były infekcje wirusowe, to nie działa. Podnosimy tak zwaną sprawność układu immunologicznego. W związku z tym ten organizm jest w stanie łatwiej sobie poradzić z pewnymi infekcjami. Dlatego jestem przekonany, że dla osób również, które są już w trakcie życia intymnego, które mają przekroczony ten próg wiekowy, można rzeczywiście również rekomendować szczepionki. Tyle tylko, że dla tych grup wiekowych wcześniejszych, gdzie nie było jeszcze, że tak powiem, kontaktu z wirusem, możemy zastosować 2 szczepionki, a w niektórych społecznościach uważa się, że nawet 1 szczepionka będzie wystarczająca. Natomiast u tych osób, które już miały, że tak powiem, kontakty z wirusem, trzeba zastosować 3 dawki szczepionek. No i one dzisiaj jeszcze, można powiedzieć, nie są refundowane w ramach, że tak powiem, naszej formuły ubezpieczenia zdrowotnego, ale fakt faktem, że ja zalecam i uważam, że osoby poza grupą wiekową, tą tak zwaną rekomendowaną w charakterystyce programu lekowego, również skorzystają z tego, jeżeli się zaszczepią. Jeżeli ktoś ma na przykład 16, 18 teraz, to powinien się teraz zaszczepić, czy kiedy w kolejnym badaniu te podtypy nie wyjdą, czy na przykład jeżeli ktoś miał kilka lat temu któreś podtypy, a teraz ich nie ma, wychodzą w badaniu inne, czy zyskał samoodporność, czy też powinien się zaszczepić? Znaczy ja uważam, że powinien się zaszczepić. Naturalną jest rzeczą, że tutaj ten tak zwany system, on oczywiście podnosi odporność i to, czy będzie to 2-walentna, czy będzie 9-walentna, zawsze jest rzeczywiście większa protekcja, nie 100% oczywiście, ale większa protekcja, no do tego, żebyśmy nadzorowali tego typu historie. Mamy jeszcze inne narzędzia, chociażby rzeczywiście cytologia płynna z możliwością oceny tych tak zwanych parametrów białka MP16 i Ki67, czyli tak zwany test Syntek, mamy kolposkopię i tak dalej, ale to są już pacjentki w grupie podwyższonego ryzyka, które muszą być rzeczywiście nadzorowane w sposób już bardziej precyzyjny przy użyciu również nowocześniejszych technologii, ale szczepionka może im pomóc w tym tak zwanym problemie, żeby rzeczywiście te infekcje no jednak mimo wszystko w przyszłości nie tworzyły kolejnych, że tak powiem, problemów. Jak powinniśmy wykrywać te wczesne zmiany nowotworowe lub przednowotworowe u kobiet, jeżeli chodzi o szyjkę macicy? Przede wszystkim powinniśmy dobrze zorganizować screening,
ale screening musi być zorganizowany z wykorzystaniem wszystkich zasobów, czyli i zasobów tych publicznych i prywatnych. Natomiast no, miejscem, gdzie to wszystko się łączy, jest laboratorium, gdzie diagnosta ocenia. Jeżeli chodzi o identyfikację grup wysokiego ryzyka w wieku po 30 roku życia, to przede wszystkim jest kwestia identyfikacji poprzez wykonywanie testów na identyfikację wirusa HPV. Natomiast tam, gdzie jest HPV dodatni, cytologii, ponieważ to jest bardzo praktyczne, żeby pobierać z jednej próbki, również dla osób, które wcześniej się tego nauczyły, pobieranie próbki do autosamplingu. Najwygodniejszą formą jest wykorzystanie fazy płynnej, bo pozwala i na identyfikację wirusologiczną, i na wykonywanie cytologii fazy płynnej, która swoją drogą jest złotym standardem w zakresie cytologii. Cytologia konwencjonalna powinna tylko pozostać jako pewnego typu forma dopuszczonej, ale nie rekomendowanej i na pewno inaczej wycenionej. Natomiast trzeba pamiętać, że specyfiką krajów Europy Środkowo-Wschodniej wcześniej należących do RWPG jest ogromna frakcja pacjentów poza opieką, która nie jest charakterystyczna dla krajów skandynawskich czy krajów zachodnich. I nasze pacjentki warto, żeby miały wykonaną cytologię fazy płynnej przy przejściu na ten obszar identyfikacji późniejszej wirusów HPV. Także cytologia fazy płynnej jest dobra, warto ją rozwijać i zastosować tam, gdzie pacjenci byli przez wiele lat niebadani. A która jaką ma skuteczność mniej więcej? Jeżeli chodzi o cytologię fazy płynną, to tam identyfikacja wynosi czułość i skuteczność 90 kilka procent. W dodatku przez homogeniczność materiału jest możliwe do zastosowania również sztuczna inteligencja, która będzie w przyszłości ludziom pomagać nadzór nad tymi wynikami. Oczywiście zatwierdzać to musi człowiek, ale podpowiadać może sztuczna inteligencja. W cytologii konwencjonalnej ta czułość i specyficzność metody jest znacznie słabsza i z różnych krajów, no kraju, który ma chyba, jeśli nie najlepiej, to jeden z najlepszych systemów, czyli Danii. Tam jest skuteczność tej metody na poziomie 65%, więc jest to rzecz nieporównywalna w kraju, w którym jest to zrobione naprawdę bardzo dobrze. Także różnego typu problemy nietypowe, również zmiany interwałowe, one w tej cytologii konwencjonalnej znacznie łatwiej jest przegapić. Czy to ponad 90% skuteczności to jest taki wskaźnik, kiedy jest to odpowiednio pobrane, w odpowiednim czasie trafia do badania, w takich bardziej idealnych warunkach, czy w takich praktycznych warunkach? Chodzi o to, że test HPV lepiej identyfikuje grupę ryzyka. W badaniach przesiewowych kluczową sprawą jest zidentyfikowanie grupy wysokiego ryzyka, czyli tej grupy pacjentów, którym musimy poświęcić więcej czasu i metod badawczych. Natomiast jeżeli ten etap pomijamy i identyfikujemy tylko tych pacjentów, u których już są zmiany, to znacznie zawężamy tę pulę pacjentów. Czyli jest to metoda dobra do właśnie tego drugiego etapu, że wykrywamy wirusa i badamy. Natomiast w mojej ocenie, ale to nie ma takich badań, rozmawiam na ten temat i z profesorem Nowakowskim, profesorem Olszewskim, żeby przełamać tą specyfikę krajów Europy Środkowo-Wschodniej, warto zaczynać w ogóle od cytologii fazy płynnej. To nie ma materiałów takich fachowych, myślę, że może na ten temat trzeba właśnie napisać coś. Natomiast jako osoba, która współpracowała w stworzeniu skutecznej opieki profilaktycznej, uważam, że ten temat jest ważny. I jeszcze jest jeden temat, który jest tutaj jakby troszeczkę pominięty, ale każdy z tych etapów musi wiązać się z dobrą, krótką, ale profesjonalną edukacją. Czyli kontakt z lekarzem czy z położną powinien łączyć się z wyjaśnieniem pacjentowi, po co to robimy i jaka dana metoda ma czułość, specyficzność i dlaczego. Ponieważ to zajmuje trochę czasu, to w rozumieniu długoterminowym lepiej, żeby w większości za ten efekt systemowy odpowiadały położne, a nie lekarze, ale oczywiście lekarze mogą to robić, w szczególności w swoich praktykach prywatnych. Robimy test HPV, wychodzi na przykład 16 i 18 podtyp. Co dzieje się dalej? Bo w przypadku cytologii wydaje mi się, że pacjentki już trochę lepiej wiedzą, że jeżeli są nieprawidłowe komórki, to albo się powtarza tą diagnostykę, albo kieruje się do lekarza. Co przy cytologii, co przy HPV? Jeżeli są jakieś zmiany w cytologii, bardzo często diagności w tej chwili przychodzą szkolenia i tam, gdzie są jakieś zmiany małego stopnia, w ogóle jakiś wynik nietypowy, to omawiamy kolposkopię, tak żeby z tym pacjentem spotkać się, zobaczyć, jak to wynika zmiany, a jeśli są zmiany potwierdzone w kolposkopii, wybieramy miejsce i pobieramy ewentualnie wycinki, w szczególności gdy widzimy no, zmiany typowe dla zmian o wysokim prawdopodobieństwie przemiany w kierunku nowotworów, czy też dysplazji. Natomiast jeżeli chodzi
chodzi o kwestie samych wyników dodatnich, czasem wystarczy powtórzenie badania za 6 czy 12 miesięcy, bo nic specjalnego się jeszcze nie stało, a większość populacji przechodzi w swoim życiu infekcję HPV i może być taki moment, że ta infekcja jest, ale ona za chwilę wygaśnie i bez jakichś specjalnych powikłań analogicznych z innymi chorobami wirusowymi. Jako lekarz, który przyjmuje pacjentki, współpracuje z położnymi, lekarz praktyk, co powinno być finansowane i jak powinno być finansowane, jaka powinna być dostępność do ginekologa, bo na NFZ wcale to nie jest takie proste, często trwa wiele miesięcy. Co należałoby zrobić, żeby poprawić te wskaźniki, poprawić stan zdrowia kobiet, no i jeżeli jest to możliwe, zaczynać ingerencję jeszcze zanim ten nowotwór się pojawi albo jest na bardzo wczesnym etapie? Przede wszystkim trzeba jakby umożliwić współpracę tej części prywatnej, która obsługuje część pacjentek. To wszystko zależy od regionu, ale to nie jest więcej niż połowa, tylko mniej. I dwa, uefektywnić sektor publiczny. Dzisiaj mamy zatrudnionych w samej podstawowej opiece zdrowotnej blisko 4000 położnych i tylko około 200 z nich aktywnie pracuje w ramach swoich zadań, więc to jest sytuacja ogromnego marnotrawstwa systemowego. Po prostu trzeba tych ludzi przeszkolić i ustawić do pracy analogicznie jak w krajach o wyższej kulturze zdrowotnej. Drugą rzeczą jest powiązanie tych wszystkich zdarzeń w całe tak zwane łańcuchy zdarzeń, czyli ośrodek, który się zajmuje, on powinien robić te wszystkie etapy, mieć współpracującego patomorfologa, no i również powinien stać się elementem współpracy w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, w ramach tak zwanych jednostek współpracujących. Te rzeczy są dzisiaj niedodefiniowane i w najbliższym czasie powinno tak się stać. No i trzecia sprawa to jest kwestia nadzoru merytorycznego, ewaluacji. No w ogóle prowadzenie screeningu bez kontroli jakości, bez ewaluacji jest po prostu błędne i karygodne i za to odpowiedzialni są menedżerowie systemowi, utrzymywani z naszych podatków. A z drugiej strony trzeba doprowadzić do wciągnięcia jak największej puli dzisiaj zbędnych oddziałów położniczych, części oczywiście. Ci ludzie muszą coś robić, oni nie mogą czekać w szpitalu na poród, który się nie wydarzy, tylko powinny być zorganizowane powiatowe centra profilaktyki, czy ludzie powinni filtrować tych pacjentów w obszarze nowotworów związanych z płcią żeńską. Natomiast prawidłowe wynagradzanie, czyli ktoś, kto przechodzi kontrolę jakości i ma wynik populacyjnie istotny, czyli objął na terenie danej gminy, danego powiatu odpowiednią pulę ludzi, czyli około 70%, no to powinien dostawać odpowiednie motywatory. Te motywatory powinny zaczynać się właściwie już od pierwszego dnia, czyli zawsze powinno być nadzór i jednocześnie motywatory. Czyli jeżeli ktoś zaczyna pracować, idzie we właściwym kierunku, to są nagrody. Jeżeli ktoś nie idzie w dobrym kierunku, to idą cały czas korekta edukacyjna. Natomiast nie wolno tych ludzi zostawić w postaci tak zwanych oddziałów bezprizornych. I ta sytuacja wymaga pilnej zmiany w naszym systemie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali Państwo podcastu Co w zdrowiu.pl, a można nas usłyszeć na najpopularniejszych platformach podcastowych. Możecie nas Państwo także zobaczyć w serwisie YouTube, a na stronie internetowej cowzdrowiu.pl nasze dziennikarki opisują proces tworzenia prawa w ochronie zdrowia w Polsce. Zapraszam do słuchania, czytania i oglądania.